Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o drodze krzyżowej, która przeszła ulicami Płocka. Powiemy również o niedzieli palmowej w sierpeckim skansenie, a na koniec ważne zwycięstwo Wisły Płock z liderem Ekstraklasy. W piątek, 8 kwietnia, odbyła się Droga Krzyżowa. Przeszła ona ulicami Płocka. Jej trasa prowadziła spod Bazyliki Katedralnej do Kościoła w Górkach. Za nami ogólnomiejska Droga Krzyżowa. Została ona przeprowadzona w piątek 8 kwietnia tuż przed Niedzielą Palmową. Wydarzenie miało charakter ogólnomiejski. Tłumnie zebrani wierni najpierw wzięli udział w mszy świętej w katedrze, której przewodniczył ksiądz Piotr Libera, biskup płocki, oraz ksiądz Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, by później udać się do kościoła w Górkach. Tegoroczna Droga Krzyżowa miała też dodatkową intencję. Wierni modlili się bowiem o pokój na Ukrainie, a jej myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana: niech nie trwoży się serce wasze. Duchowni poprowadzili wiernych ulicami Płocka aż do świątyni świętego Dominika, gdzie nastąpiło zakończenie nabożeństwa. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się uroczystości związane z Niedzielą Palmową. W tym wyjątkowym dniu można było nie tylko wziąć udział w nabożeństwie, procesji z palmami i zwiedzać wystawę wielkanocną, ale także wysłuchać koncertu muzyki ludowej, a nawet dokonać zakupu wielkanocnych akcesoriów. W minioną niedzielę rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Podczas Niedzieli Palmowej skansen w Sierpcu staje się jednym z najbarwniejszych miejsc regionu. Tradycyjnie najważniejszym elementem programu tego dnia była uroczysta msza święta w drewnianym kościele, której towarzyszyło poświęcenie palm. Dla zwiedzających oddano też wystawę Wielkanoc na Mazowszu. A co można w niej zobaczyć? W jednej z hał będzie można zobaczyć przygotowywanie palm wielkanocnych. Mamy tak samo wypiek chleba i ciast wielkanocnych. Bab, ciast drożdżowych, bułek, rogali. Mamy też przygotowanie jajek, malowanie jajek i szykowanie koron kwietnych do zdobienia obrazów. Mamy też robienie nowych firanek z papieru i klapoków. Są to charakterystyczne dla terenu sennicko-gomińskiego ozdoby klapoki, które wieszane były na belkach stropowych lub naklejane na ściany. Integralną częścią Niedzieli Palmowej w skansenie jest konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną oraz wystawa palm zgłoszonych do konkursu. Nie inaczej było i w tym roku. Jak usłyszeliśmy, tworzenie palm to jedna z najważniejszych tradycji. Palma musiała mieć coś zielonego. Były to przeważnie gałązki borówki, porzeczki. Do tego dochodził pióropusz z trzciny, były bazie wierzbowe i kwiatki z bibuły i obwiązywane była rękojeść kawałkiem bibuły. W kolorach raczej jasnych, błękitny, delikatny żółty, różowy. Podniosły charakter Niedzieli Palmowej w skansenie podkreślał zespół tańca ludowego Masowia Politechniki Warszawskiej oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sierpc, które dbały o oprawę muzyczną wydarzenia. Był też jarmark wielkanocny. Wisła Płock wygrywa z Pogonią Szczecin, liderem Ekstraklasy. Nie był to łatwy mecz, jednak nafciarze sprostali wyzwaniu. To był ważny mecz dający bardzo cenne 3 punkty. Wisła Płock wygrała z Pogonią Szczecin, liderem PKO Ekstraklasy 2-1. Podopieczni Pawola Stano od pierwszych minut byli lepsi, nastawiając się na grę ofensywną. Wisła nie przestraszyła się lidera, grając wysokim pressingiem. To okazało się skuteczne. Jak przyznał w pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Pogoni, zespół ze Szczecina źle wszedł w mecz. Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen. Das ist Fakt. Wir haben nicht wie eine Heimmannschaft gespielt, nicht wie ein Tabellenführer, nicht wie jemand, der unbedingt das Spiel gewinnen will, warum auch immer. Gehen in Führung mit einem richtig schönen Tor von Grosji, hat wieder seine Klasse und seine Qualität gezeigt, wie wichtig auf höchster Ebene Spieler dieser Qualität zu haben in eigenen Reihen. Dann haben wir ein einfaches Gegentor kassiert. Ja, und in der zweiten Halbzeit denke ich, dass wir klar die drückende Mannschaft waren, die überlegene Mannschaft. To już kolejny wygrany mecz Wisły Płock. Klub zajmuje 5. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.